Jak wychodzę z kuchni, wyłączam światło, już do niej nie wchodzę przez 2 godziny. Żarówki mam energooszczędnej. Staram się po prostu w danym pomieszczeniu, jak przebywam, tylko tam świecę. Resztę nie świecę. Ostatni rachunek miałem mniejszy niż w zeszłym roku, czyli znaczy, że oszczędzam. Oszczędzać prąd można na różne sposoby. Nie zawsze to jednak wystarcza. Jak wskazuje dr Jerzy Andruszkiewicz z Politechniki Poznańskiej, sprzętów pobierających dużo prądu w gospodarstwie domowym nie brakuje. Przede wszystkim urządzenia, które wymagają ciepła, czyli przede wszystkim właśnie te płyty indukcyjne, czy płyty grzewcze elektryczne, następnie piekarniki, prawda? No i poza tym takie energochłonne urządzenia jak zmywarki czy pralki, chociaż już w mniejszym stopniu. Z tych urządzeń o pewnych porach lepiej nie korzystać. Polskie sieci elektroenergetyczne przestrzegają przed tak zwanymi godzinami szczytu. Są to godziny z najwyższym przewidywanym zużyciem energii elektrycznej, wytworzonej w źródłach innych niż odnawialne, czyli nie przez farmy wiatrowe czy panele fotowoltaiczne, a przez elektrownie. To może się odbić na portfelu, dlatego korzystając z prądu lepiej godziny szczytu omijać. Generalnie ceny w tej strefie pozaszczytowej są prawie 50% niższe w stosunku do tej ceny jednostrefowej, którą używa 80% klientów. W zaoszczędzeniu energii pomocne mogą się okazać tak zwane inteligentne liczniki energii elektrycznej. Inteligentny pozwala na kontrolowanie zużycia godzinowego, prawda, gospodarstwa domowego, a nawet 15-minutowego zużycia. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, odsetek gospodarstw domowych posiadających takie liczniki będzie się zwiększać. W 2028 ma to już być 80%. Do tego czasu jednak pozostaje sprawdzać samemu, o której wypadną godziny szczytu następnego dnia. Takie dane udostępniają polskie sieci elektroenergetyczne. Po godzinie 17 już podajemy, też są podawane takie godziny szczytu na następny dzień. Także każdy może spojrzeć, kiedy warto wesprzeć system i na przykład zacząć oszczędzać energię. Prognozy godzin szczytu można sprawdzić na stronie sieci www.pse.pl. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.